Rola organizacji społecznych w Polsce jest absolutnie olbrzymia. Ja często mówię, że organizacje społeczne Anno Domini 2022 łatają dziury wszędzie tam, gdzie państwo w sposób niewystarczający chroni obywatelki i obywateli. Jest to niesamowite. Naprawdę to jest na skalę, śmiem twierdzić, niespotykaną w innych krajach. To organizacje społeczne są tam, gdzie uchodźcy giną w lasach. To organizacje społeczne są przy ofiarach przemocy domowej. Organizacje społeczne edukują obywatelsko w szkołach. Organizacje społeczne zapewniają walkę o ochronę środowiska w kontekście lokalnym, czy znowu pchają tematy klimatyczne w kontekście systemowym. I to są tylko przykłady, które mi przychodzą do głowy, więc ja bym to krótko nazwała, że organizacje społeczne teraz zastępują państwo. Po prostu ich rolą jest zastępowanie państwa wszędzie tam, gdzie państwo abdykowało. I oczywiście być może byłoby to normalne w dojrzałej demokracji, gdyby państwo za te swoiste usługi na rzecz swoich obywateli i obywatelek płaciło organizacjom społecznym. Natomiast to, z czym się mierzymy teraz i co jest jednym z większych wyzwań, to jest brak systemowego finansowania organizacji społecznych. Jak rozmawiam z moimi koleżankami, kolegami z organizacji, to właśnie brak takiego finansowego wsparcia strukturalnego, które by pomagało organizacjom złapać oddech nie na kilka grantowych miesięcy, tylko na kilka lat, zaplanować coś w dłuższej perspektywie czasu, jest największym problemem. Ale tych problemów jest dużo więcej. Jest wypalenie zawodowe aktywistów, aktywistek, mierzymy się też oczywiście z hejtem, często z po prostu działaniem państwa i jego organów przeciwko organizacjom społecznym. Jest brak wsparcia z góry i wydaje mi się, że to jest bardzo dużym wyzwaniem w codziennej pracy. Jednocześnie społecznie, tak jak ja na to patrzę, cały czas my, pracownicy organizacji społecznych, jesteśmy postrzegani jako tacy ludzie, którym coś zawodowo w życiu nie wyszło do końca. To znaczy cały czas jest to postrzegane jako taka ścieżka kariery, no plan B. To znaczy nie wyszedł mu jej plan A, no to poszła do trzeciego sektora. A prawda jest taka, że ludzie, z którymi się spotykam, ludzie w Fundacji Clientors, ale we wszystkich fundacjach i stowarzyszeniach, z którymi współpracujemy, to są ludzie pasjonaci z wyboru. To są ludzie, którzy bardzo często kochają swoją pracę, a na pewno kochają cel, któremu ich organizacja służy i po prostu są tam, bo taką ścieżkę kariery wybrali. I dla mnie są bohaterami, bohaterkami, a nie przegrywami, którzy zostali zrzuceni na ten boczny tor trzeciego sektora. Rzeczywiście w Polsce pan powiedział, że trzeci sektor się profesjonalizuje i bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że aktywiści potrzebują wsparcia, nie wiem, profesjonalnych osób od komunikacji, od PR-u. Wydaje mi się, że takie łączenie takich właśnie usług, które zazwyczaj były zastrzeżone dla biznesu z trzecim sektorem, bardzo dobrze zrobi trzeciemu sektorowi, ponieważ pozwoli lepiej, głębiej docierać do społeczeństwa i do wszystkich zainteresowanych z jednej strony, a z drugiej strony pozyskiwać środki finansowe, a z trzeciej strony docierać do decydentów. Natomiast nie chciałabym, żeby ta profesjonalizacja trzeciego sektora zgubiła ten nasz ogień, ten nasz, no może naszą łańską fantazję, ale to jest coś niesamowitego. Ja bardzo dużo pracuję teraz z brytyjskimi think tankami, zresztą Client Earth jest częścią takiej globalnej rodziny, która ma siedzibę w Londynie. I ja bym nie chciała, żebyśmy stali się takim zasiedziałym think tankiem, w którym podejmowane są decyzje zupełnie jak w korporacji, tylko chciałabym, żebyśmy mieli tą odrobinkę naszej ułańskiej fantazji i tego takiego gorącego serca, który nas niesie w trzecim polskim sektorze. Ja myślę, że kończą się powoli czasy, kiedy siadał zazwyczaj, przepraszam, proszę się nie obrazić, panowie, siadał zazwyczaj pan, ale może być i pani, tak zwany ekspert, ekspertka, i mówił nam, jak żyć.
i mówił nam, co jest białe, a co jest czarne, i mówił nam, co jest prawdą. Teraz mam wrażenie, że też dzięki mediom społecznościowym, dzięki temu, że każdy może przekazać swoją relację, swoją prawdę bardzo szerokiemu gronu odbiorców, mam wrażenie, że są czasy autentyczności, że wyszliśmy z czasów tego eksperta, i tutaj ja nie nawiązuję do nauki, tylko do tych ekspertów trochę wykreowanych przez media, wyszliśmy do czasu autentyczności, to znaczy ludzie, mówiąc już kolokwialnie, followują, ludzie kupują to, co jest autentyczne. Autentyczna jest matka, która walczy z państwem o, nie wiem, finansowanie leku na chorobę rzadką dla swojego dziecka. Autentyczny jest protest osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Autentyczni są aktywiści, którzy bronią dosłownie własną piersią wycinki Puszczy Białowieskiej. Autentyczna jest grupa Granica, która łączy się i mówi, nie ma naszej zgody, by ludzie chorowali, umierali na naszych granicach w sposób zupełnie bezsensowny. Dlatego i wydaje mi się, że to przyniósł nam XXI wiek, to przyniosły nam cyfrowe media i ja z tego bardzo się cieszę. I wydaje mi się, że każdy z nas może być ambasadorką, ambasadorem swojej sprawy i dlatego bardzo zachęcam do tego, żebyśmy, i to naprawdę nie musimy od razu rzucać wszystkiego i jak kiedyś było jechać w Bieszczady, to teraz rzucać wszystkiego i stawać się na pełen etat aktywistką czy aktywistą, ale możemy poświęcić tą godzinę tygodniowo na to, żeby być właśnie ambasadorem, ambasadorką swojej sprawy. I tych spraw każdy z nas w życiu ma bardzo wiele. I naprawdę każdy z nas jest w czymś specjalistą i coś go porusza. I właśnie ta sprawa, która nas porusza, staje się naszą sprawą i możemy z nią iść dalej i tworzyć wspólnotę ludzi, których ta sprawa porusza, i budować zaufanie, i budować wspólnotę wokół tematów. Client Earth, prawnicy dla Ziemi, nazwa naszej fundacji trochę sama mówi. Client Earth, czyli klient Ziemia, prawnicy dla Ziemi. My jesteśmy fundacją, w której pracuje 30 osób bardzo różnych, ale w większości jesteśmy prawniczkami i prawnikami, którzy rzeczywiście mają jednego klienta. I tym klientem jest Ziemia. Nie jest to tylko walka z kryzysem klimatycznym, jest to także walka w zakresie czystego powietrza, środowiska, nielegalnych wycinek lasów, walka z tym wszystkim, na co się składa na dobrostan Ziemi, naszej planety. Ja przyszłam do Client Earth jako prawniczka od pani od praw człowieka, prawniczka od praw człowieka i nadal pozostaje prawą człowieka wierna i dlatego ja wierzę w misję tej fundacji, ponieważ dla mnie na koniec dnia wszystko sprowadza się do człowieka. Dlaczego kryzys klimatyczny jest kryzysem praw człowieka? Bo dotyka pojedynczych ludzi. Dotyka oczywiście nas systemowo, natomiast dotyka też każdego z nas, dotknie każdego z nas. Najpierw dotyka globalne południe, które będzie musiało migrować na skutek warunków niedożycia po prostu. Natomiast te fale migrantów klimatycznych dotrą do naszej dosyć bezpiecznej i zasobnej Europy i będziemy musieli temu stawić czoła. Na razie Polska z jednej strony zdała egzamin, gdy wybuchła wojna u naszych sąsiadów i jestem bardzo dumna z naszej reakcji, natomiast z drugiej strony oblała egzamin jako państwo, jeżeli chodzi o uchodźców na granicy białorusko-polskiej. Nie wdaje się tutaj w spory polityczne, natomiast z punktu widzenia praw człowieka tutaj nie zdaliśmy egzaminu. Po prostu takiego, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób, które dostawały się na terytorium Polski.
ale nie możemy odwracać wzroku. To znaczy większa liczba uchodźców klimatycznych nadejdzie w najbliższych latach. Fakty naukowe są nieubłagane, dlatego musimy już się nad tym pochylić, tak samo jak musimy się pochylić nad tym, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne będą nawiedzać Polskę dużo częściej. Mieliśmy tego przedsmak już, jak płonęła Biebrza, mieliśmy przedsmak, jak wylewają coraz częściej rzeki. W Suszku zginęła paru harcerzy, ponieważ było tornado kilka lat temu. Tak mi się wydaje, że to było tornado. Wszystkich ekspertów od wiatrów, przepraszam, jeżeli... No w każdym razie to był bardzo gwałtowny wiatr, który spowodował katastrofę. Doświadczają tego też rolnicy, więc to wszystkich nas dotknie w różnym stopniu, ale trzeba reagować już teraz. My walczymy w Client Earth o zmiany systemowe. My walczymy o to, żeby rząd, jeżeli na przykład myślimy o smogu, żeby wprowadził takie działania, które zmienią jakość powietrza w całej Polsce. Natomiast bardzo często są to sprawy sądowe, które wychodzą właśnie od człowieka, które wychodzą od tego, że smog wpływa na nasze zdrowie, wpływa na nasze życie, wpływa na nasze wolności. Myślę, że warto się rozejrzeć wokół siebie i spojrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co porusza nasze serce. Być może nasze serce porusza to, że wycinają las za naszym płotem. Być może porusza to, że budowana jest obwodnica przez obszar Natura 2000, który przebiega 2 km od nas. A być może nasz trawnik za oknem tak marnieje, że szkoda na to patrzeć, albo wręcz przeciwnie, jest tak równo wystrzeżony, że nie ma motyli, które były jeszcze w zeszłym roku. Jak rozejrzymy się wokół, jak spojrzymy w głąb siebie i znajdziemy tę jedną sprawę, to bardzo zachęcam do pogadania o tym z sąsiadem, sąsiadką, do pogadania z przyjaciółmi i zbudowania takiej małej wspólnoty wokół tej sprawy. Wspólnoty, i tutaj piękne pendant do tematu naszej dzisiejszej rozmowy i w ogóle tego spotkania w ramach sektora 3.0, wspólnoty opartej na zaufaniu. Na zaufaniu, że ta sprawa nas łączy. I wtedy nagle dostrzeżemy, że PiS, PO, walki u pani redaktor Moniki Olejnik albo walki na ulicy Wiejskiej w ogóle nie mają znaczenia w kontekście tego trawnika, który jest na równo przycinany. Że tak naprawdę i że my możemy zmienić ten nasz mały wycinek rzeczywistości, niezależnie od tego, czy i na kogo głosujemy.